Witajcie, dzisiaj śliski temat. Porozmawiamy, słuchajcie, o sinicach. Co to są sinice? Są to bakterie, które przypominają z wyglądu glony. I to jest bardzo istotne, skąd one się biorą. Z reguły, ale powtarzam, z reguły, jeżeli stosunek Redfielda jest zaburzony, tutaj Wam wklejam tabelkę, czyli stosunek azotu do fosforu jest przechylony na korzyść fosforu, to powstają sinice. Jeżeli stosunek jest przechylony bardziej niż 10:1 na stronę azotu, powstają glony. Tyle teorii. I słuchajcie, u mnie było tak, że nie było mnie w domu tydzień czasu, a wcześniej dobre 2 tygodnie skończyły mi się po prostu nawozy. Czekałem na dostawę nowych, ale mówię, co się może stać? No i słuchajcie, po powrocie około tygodnia wróciłem do domu i pojawiły się sinice. Na początek małe ogniska. Przy trawniku trochę gdzieś tam na liściu. No to wiecie, bardzo fajnie się to odmula. Można to szczoteczką sobie zeskrobać, bardzo lekko schodzi. Można przy podmiance po prostu wężykiem odestać. I nie ma tematu, nie? No to pierwszy tydzień, wiecie, taka walka. Odmulanie przejdzie, nie? Przecież wszystko jest dobrze, przejdzie. Ale niestety, słuchajcie, tej sinicy coraz więcej się pojawiało. No więc postanowiłem walczyć metodą naturalną. Czyli sprawdzić sobie parametry wody i ja ustawiłem sobie NO3 na 5, a PO4 na 0,25. Taki, żeby był stosunek 10:1. I zobaczymy, co się stanie. Plus do tego podmianka 50%. No i teoria była taka, że powinno nam się to zatrzymać. Ale słuchajcie, minęły 3 dni, kolejna podmianka, a ta sinica coraz bardziej rośnie. I akurat byłem, słuchajcie, u kolegi i mówię mu o tym, że walczę z sinicą. I wiecie, z reguły jak usłyszy ktoś, że macie sinicę, akwarium do restartu, nie, to już nic nie zrobisz. No, mogło tak być, chodziło mi to po głowie, bo słuchajcie, akwarium, jak zaraz zobaczycie, wyglądało po prostu paskudnie. Ja potrafiłem spędzić 3 godziny odsysając co do grama tą sinicę, przynajmniej to, co widziałem. Akwarium wyglądało idealnie, zalewałem wodą, już odpowiednio oczywiście zmineralizowaną, jak trzeba, żeby ten stosunek był jak trzeba, potem była badana ta woda, wszystko książkowo, nie? No i co? Jajco. I kolega mówi, przestań, ja coś mam dla Ciebie. I dzisiaj chciałem Wam pokazać, wiecie, i u mnie to z reguły na kanale są unboxingi, ja tu nie jestem żadnym profesorem, nie będę Wam, wiecie, chemii i tam tych różnych procesów zachodzących się w głowie, no to jakąś wiedzę mam, ale ekspertem aż takim turbo nie jestem, a chętnie zawsze pokazuję unboxingi, różne produkty. Z reguły, wiecie, nie pokazuję pokarmów, no bo jaki unboxing pokarmów, co spróbuję, czy dobry, nie. Innych tam jakichś preparatów naglony, no czasem coś pokażę. A dzisiaj, słuchajcie, mam coś takiego, co się nazywa Hemiclean. Jest to antybiotyk. Mało tego, to jest antybiotyk na czerwone cyanobakterie do akwarystyki morskiej. Łamerykański antybiotyk. Słuchajcie, tu jest 6 gram, wystarcza na 3407 litrów lub na 900 galonów. Takie opakowanie, nie? Jedyna wada tego antybiotyku to jest cena. On chyba około 300 kosztuje. I wiecie, niektórzy mają akwarium za 500 zł, no to wiadomo, że nie kupi sobie antybiotyku za 300, żeby wrzucić do akwarium, taniej jest zrobić restart. Ale po pierwsze, mi się nie chciało robić restartu. Kolega mnie tym poczęstował. Mówi, dobra, zobaczymy, czy działa. Sprawdzimy, nie? Oczywiście można walczyć domowymi sposobami, podmianki, parametry, a my dzisiaj przetestujemy ten antybiotyk. Są jeszcze inne, nie? Nie chcę Wam mówić, ale z tego, co zasłyszałem, wiecie, możecie iść do apteki i kupić na receptę, jak macie przyjaciela, lekarza, dostać receptę na jakiś tam antybiotyk, nie powiem jaka nazwa, i też generalnie to podobno działa. Podobno. Nie sprawdzałem i takich praktyk tu nie będę pokazywał, typu jakieś nielegalne recepty, to normalnie kupujemy w sklepie i możemy tego używać. Także dzisiaj unboxing, duże słowo, ale testy, czy ten preparat na czerwone cyanobakterie zadziała nam na sinicę. Także bardzo długi wstęp, bo potem już będziemy mówić, co ja tam walczyłem w tym moim akwarium. Zapraszam serdecznie na film. No patrzcie na to. Obraz nędzy i rozpaczy. Taki śluz śmierdzący, zielony, rozrastający się po prostu w trybie ekspresowym. Po południu nic nie ma, a na drugi dzień taka, słuchajcie, kolonia przy dnie, na roślinach, wszędzie. No i dobra. I jest nasz
ChemiClean. I tutaj mamy sposób, co należy zrobić, wyłączyć lampę UV i ile użyć miarek na jaką ilość wody. Co ja tutaj takiego z ciekawego wyczytałem, należy natleniać i po 48 godzinach nie powinno być już problemu i podmiankę zrobić po tych 48 godzinach 20% w akwarium morskim. Ja zrobiłem podmiankę 50% po około 3 dniach. No i unboxing, no to wiadomo, dobierzmy się do pudełeczka i zobaczmy, co dostajemy w komplecie. A dostajemy, słuchajcie, miarkę i taki pojemniczek, cały wypełniony proszkiem. Ja dałem chyba 4 miarki, bo tam jest jedna miarka na 40 litrów wody, coś takiego. Musicie dokładnie poczytać, bo może będziecie mieć jakąś inną wersję. No, zaklejone i zobaczcie, jest taki proszek. I 4 miarki, zaraz Wam pokażę, jakie to są miarki. Właśnie tutaj sobie patrzę, do kiedy to jest ważne. I tu jest ta miarka. O, takie coś. 4 z takiego opakowania. No to tak jak powiedziałem, do końca życia mi tu wystarczy. Tak, 5. 5 dałem takich miarek, czyli 1 na 40 litrów wody. Wziąłem sobie po prostu trochę wody z akwarium. Dodałem te miarki. I dobrze wymieszałem. Na początku dałem 4, nie, 5. Myślałem, że dałem od razu 4, a potem 5. No, wiecie, ja jak zwykle nagrywam dźwięk z opóźnieniem do obrazu, bo nie wiedziałem w ogóle, czy to mi się uda, nie? Dobrze to wymieszać, ciężko, bo to się tak grudkuje, można by użyć miksera, nie, no śmieję się. Trochę pomieszacie i wymiesza się Wam doskonale, rozpuści i nie będzie problemu. Dobra, zupa gotowa. Dobra, przygotowany specyfik. Rozlewam po tych skupiskach tej sinicy. A ona bardzo szybko rosła tu od góry w kosmicznym tempie. Po prostu po południu nie było nic, a na drugi dzień już było wszystko zielone, więc ja rozlewam od góry po tym największym skupisku tej sinicy i przez to były też takie, słuchajcie, farfocle pływały, ta woda nie była mętna. Widzicie, ta sinica jest tam z tyłu, wszędzie zielono. I do akwarystyki morskiej zalecają napowietrzanie. Ja tu też sobie dałem, mam patamini od razu z gąbką. Będzie mi farfocle ściągał, klarował wodę. Podłączmy sobie napowietrzanie, czyli 3 dni kuracja antybiotykowa, nie? Poza tym wyłączone CO2, niech nie wybija mi po prostu tlenu z wody. Tak, jeszcze jak to pięknie dmucha. Jest ok, dobra. No trochę wody jest za mało, więc dolewam RO do wysokiego poziomu, bo jak potem robię podmiankę, żeby było jak trzeba. Przy okazji, słuchajcie, ta sinica tak fajnie schodzi, że tam na górze były te listki. Po prostu całe liście bucków były pochłonięte sinicą. I ten mały strumień wody bez problemu ją zmiał. Ok. Dobra, woda dolana. Wszystko gotowe. No to czekamy 24 godziny i zobaczymy, co się w tym czasie wydarzyło. I powiem Wam, zobaczcie, po prawej stronie to było całe zielone i się też się pomarszczyło, pocofało. Na tym cypelku też się ta sinica, cofnęła. Tutaj też widzę, jest... O, tu z prawej strony Wam pokażę, bo ten cały korzeń był taki zielony i patrzcie, jak się pomarszczyła. Tutaj jest tego pełno. No, ohydny widok. Czekam kolejne 24 godziny. I tu już patrzcie, jest kolejny postęp, coraz mniej tej paskudnej, zielonej mazi. Czyli ja już byłem szczęśliwy, bo po prostu naocznie widziałem, że ta sinica mi się cofa. Także tu jeszcze sobie pooglądamy. No zobaczcie tutaj. No to z góry normalnie samo odpadło. I tutaj właśnie będę potem jeszcze musiał jedną rzecz zrobić, ale o tym Wam opowiem. Ale widać, że to się cofa. Jak to się cofa, to pływa, to się zamienia w taką szarą, paskudną maź i opada na dno. No i zobaczcie. I tu już minęły 3 dni, więc te same resztki, takie już takie największe, to ja już tam szczotkuję i widzicie, że one wcale nie są zielone. One są już takie brązowe. Tak samo na dnie. Na dnie widać tutaj, ile tego tam spadło. No i teraz co? No to jak mam zrobić 50% podmianę, no to te resztki, które tam ewentualnie zostały, po prostu odsysam. Czyli ja tak robiłem bez tego antybiotyku i odsysałem do zera. No i kompletnie nic to nie dawało, mimo że parametry
było ok. No, jak walczyliście z sinicą i udało wam się właśnie ten sposób taki, że mieliście prawidłowe parametry i jednak zahamował się rozrost, potem on się cofnął, dajcie znać, bo to jest bardzo ciekawy temat. Masa ludzi walczy z tą plagą. Mój kolega na przykład walczył chyba dobre 5 miesięcy i też do końca nie wygrał. I ja mu ostatnio właśnie dzwonię do niego, wiesz co, mam coś dla ciebie. Częstuj się i będziesz miał po problemie. Przy okazji woda jest taka mętna, nie? Tutaj już spuściłem nawet nie 50%. Widzę, że taki był plan na 50%, a jednak wystarczyło 30%. Ale ta woda nie była taka klarowna. Wiecie, ta sinica tam tu się oderwała, tam pływała. Wszędzie były takie refleksy zielone. No dramat, nie? Dramat. I już naprawdę chodziło mi po głowie, czy nie zrobić restartu. Dobra, dolewamy świeżej wody. Parametry NO3 na 5, PO4 na 0,25, GH na 8, KH na 1,4. Wszystko książkowo, żeby było dobrze. No, tu już ta sinica zdechła. Słuchajcie, tam widać kryptę. Widzicie tą czerwoną z lewej strony? To ona miała całe liście zielone, a z prawej strony renecki to też miał liście po prostu zielone. To było no jedno wielkie zielone akwarium. Mogłoby to w sumie tak dobrze wyglądać. Ale zobaczcie, po nalaniu jeszcze mówię, zobaczymy co w prefiltrze. No jak zobaczyłem co jest w prefiltrze po tych 3 dniach, to ja nigdy nie widziałem tak brudnego prefiltra przez tydzień. No po prostu gnojówka. Gnojówka. Przez chwilę mi przeszło, czy nie zajrzeć do filtra i go nie wyczyścić z tych obumarłych sinic, bo pewnie jest po prostu zapchane. No i dobra, woda dolana. Jest ok. Tak, pięknie się odbijam, jest ok, nie widzę sinicy, jestem przeszczęśliwy, że jej nie ma. Tak, tu jest wszystko wyczyszczone, więc zobaczymy, czy nie będzie nawrotu choroby. Minęło, słuchajcie, 2 tygodnie od operacji i jest idealnie. Nie ma grama sinicy. Widzicie, ja też tu wam pokazuję, jak mi się coś nie uda. To dla mnie nie jest żaden problem, a szczególnie to jest nowe wyzwanie, nowe doświadczenie, bo słuchajcie, ja nigdy w życiu nie miałem sinic, nie? No i teraz też już nie mam. Ale pomogło mi w tym to coś, co żeśmy zaaplikowali. Wiadomo, że można walczyć domowymi sposobami. Możliwe, że są jakieś tańsze specyfiki. Ja akurat przetestowałem ten, co dostałem i jestem z niego mega zadowolony. Słuchajcie, mam zapas, jakby się sinice pojawiły do końca życia, bo jest to tak duże opakowanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Film nie był zbyt nudny. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!